to jest niezwykłe, że czasami siadam do jakichś wersetów, zaczynam je czytać, przygotowywać, potem modlę się o to, aby Pan to pobłogosławił i przychodzi całkiem inny werset, inna myśl i okazuje się, że to jest to. To chyba będzie moje czwarte kazanie na ten temat. Ja już mówię chyba 3 kazania na ten temat i to będzie czwarte. I myślę, że nie ostatnie, bo to jest piękny temat i wart przypominania jak najczęściej. Ewangelia Jana. Zaczniemy od wersetu w Ewangelii Jana, 14 rozdział i może 6 werset. To jest ten główny fragment, który znamy. Pan Jezus powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tutaj są wymienione te 3 wspaniałe elementy, które mówią nam bardzo dużo o Panu Jezusie. Droga, prawda i życie. To jest coś tak głębokiego, że można naprawdę o tym mówić bardzo dużo, ale przede wszystkim niezwykle ważne jest, aby się to stało naszą codziennością, naszą realnością, że Jezus jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Mówiąc o tym, co to jest ta droga, co to jest ta prawda, co to jest to życie, trzeba też mówić o tym, co nie jest drogą, co nie jest prawdą, co nie jest życiem. A co przeważnie wydaje się być tym czymś. I tu nie chcę mówić o tym, jak w świecie to jest widziane, bo to nas nie interesuje. Świat, wiemy, że nie jest, nawet nie ma ani odrobiny w sobie prawdy, ani drogi, ani życia. Chcę mówić o tym, co dotyczy chrześcijan, co wierzący ludzie myślą na ten temat, co wierzący ludzie robią z tymi wersetami, jak do tego podchodzą. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że bardzo wielu chrześcijan albo ludzi, którzy mówią o sobie, że są chrześcijanami, widzą to w ten sposób, że to Jezus zna drogę, Jezus zna prawdę i Jezus zna życie. Czyli Jezus jest tym, który może nam powiedzieć o drodze, o prawdzie, o życiu. To jest błąd. Owszem, Jezus to wie, ale to nie wszystko. Jezus jest drogą. Jezus jest prawdą. Jezus jest życiem. Chrześcijanie, którzy traktują Jezusa jako tego, który opowie im o prawdzie, o drodze i o życiu, będą tak, jak tutaj czytamy, kilka wierszy wyżej. 4 werset. Dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Wielu chrześcijan właśnie w taki sposób jak Tomasz traktuje Jezusa. Dlaczego Jezus mu powiedział, czy im powiedział, że znacie drogę, że wy znacie drogę? A on powiedział w imieniu innych apostołów: Panie, ale nie wiemy. Jak mu możesz mówić, że wiemy, skoro my nie wiemy? Dlaczego Jezus im powiedział, że znają tą drogę? No dlatego, że im o tym wcześniej cały czas mówił. I co dotarło? No, wygląda na to, że niewiele, skoro Pan Jezus wiedział, co im powiedział, czego ich uczył, co im tłumaczył, co im objaśniał, a oni wiedzieli, że nic z tego nie rozumieją. No więc po co to wszystko? Właśnie na nic się nie przyda człowiekowi wierzącemu Ewangelia, na nic się nie przyda słuchanie, czytanie słów Pana Jezusa, jeśli nie będzie to powiązane z czymś więcej. Jeśli to będą tylko informacje i wskazówki do tego, jak robić to, jak nie robić tego, to jest za mało. Pan Jezus nie chce być instruktorem życia. Pan Jezus nie chce być drogowskazem tylko, który stoi i nic nie robi, tylko pokazuje. Pan Jezus nie chce być życiem, które jest tu, teraz, na dzisiaj, na te nasze lata.
Wielu niestety wierzących ludzi tak traktuje Pana Jezusa. Potrzebują Go do tego, żeby im powiedział, jak się zachować tu, czy iść w tą stronę, czy powiedzieć to, czy nie. To jest wszystko ważne. My to robimy na co dzień. Pytamy naszego Pana o te wszystkie rzeczy. Ale to jest za mało. Pan Jezus nie jest bierny. Pan Jezus nie jest tylko tym, który informuje, ale Pan Jezus jest tym, który ma być treścią naszego życia. Ma być tym, który nas wypełnia, ma być tym, który nas prowadzi, ma być tym, który nam daje życie. Jeszcze otwórzmy Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. Mateusz 11:27. Pan Jezus mówi takie słowa do uczniów. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pozornie te słowa nie łączą się, te wersety. Ale tak naprawdę jest to coś bardzo zbieżnego i podobnego. Wielu ludzi mówi, że wierzy w Boga. Wielu ludzi mówi, że chcą poznawać Boga, ciągle mówią o Bogu, Bóg jest na ich ustach. A tu widzimy, jak to się dzieje, jak się poznaje Boga. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. A więc jeśli Jezus nam nie objawi, kim jest Ojciec, to też nie będziemy wiedzieć, czego Bóg od nas oczekuje. Co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. Nie będziemy rozumieć Bożych słów, nie będziemy rozumieć Bożego zakonu, nie będziemy rozumieć Bożych oczekiwań, nie będziemy rozumieć Bożych zakazów, bo to też jest Boże Słowo. A to, żeby Syn objawił nam Ojca, zależy od tego, jak Jego traktujemy. Wielu ludzi pcha się do Boga, i tak jak mówię, ciągle o Bogu mówią. Nieraz się widzi w telewizji, słyszy się wypowiedzi religijnych ludzi, którzy mają Boga na ustach. Niektórzy nawet sobie na koszulkach piszą Bóg, honor, ojczyzna. Powiem wam, żal mi takich ludzi, bo jak to ktoś niedawno powiedział, ani Boga nie mają, ani honoru, ani nie wiedzą, co to znaczy ojczyzna. Ale ten Bóg gdzieś tam jest w ich życiu, służy im do jakichś swoich celów, ale Go nie znają. Dlaczego? Bo nigdy wcześniej nie przyszli do Chrystusa, nie poprosili Go o to, żeby objawił im drogę, prawdę i żeby obdarzył ich życiem. Człowiek, który chce podobać się Bogu, może być w tym szczery, może być, mieć prawdziwe, szczere intencje, ale może często być to w tym tylko pokaz religijności dla innych. Tylko po to, żeby inni patrzyli na niego jako na kogoś naprawdę dobrego, mądrego. Różne cele ludzie mają, mówiąc o Bogu. Łatwo jest mówić o Bogu, trudniej jest mówić o Jezusie. Łatwo jest mówić, że się zna Jezusa, o wiele trudniej jest żyć według tego, jak Jezus oczekuje. Ludzie mają Jezusa czy Boga na koszulkach, na obrazkach na ścianach, mają wersety z Biblii, wszystko jest pięknie. My też czasami mamy takie rzeczy. Ale czy żyjemy? Czy żyjemy tak, jak Pan Jezus chce? Zacznijmy może od drogi. Droga, wróćmy do Ewangelii Jana, do 14 rozdziału. Droga jest czymś tymczasowym. Na drodze się nie mieszka, na drodze się nie żyje, na drodze się nie śpi, na drodze się nie przyjmuje gości, na drodze się nie buduje domu. To jest coś tymczasowego. To jest coś, co nas prowadzi z jednego miejsca do drugiego. Jest to tylko pewna przestrzeń, która służy do tego, żeby przejść z jednego miejsca do drugiego. A więc Pan Jezus, mówiąc o tym, że jest drogą, pokazuje nam tutaj, że jest właśnie kimś takim,
przez kogo idzie się z jednego miejsca do drugiego. Z jakiego miejsca idziemy? Z tego świata, z tego naszego życia w grzechu, z tego miejsca wychodzimy i to jest początek tej drogi, a idziemy do Królestwa Bożego. I teraz zobaczcie, Jezus jest drogą, a więc jest tym, który ma nam towarzyszyć, który ma być i drogowskazem, i ma być poczuciem bezpieczeństwa, ma być ochroną, ma być kierunkiem wszystkim na tej drodze. Ludzie posiłkują się różnymi rzeczami na tej drodze, dokładają, żeby było wygodniej, różnych rzeczy do swojego życia, do swojego chrześcijaństwa. I tak naprawdę nawet to, co niektórzy robią, co wydaje się być umartwianiem ciała, tak naprawdę służy wygodzie. Jak to powiecie, jak? Że ktoś siedzi zamknięty w jakiejś tam celi, biczuje się, jak tam kiedyś bywało, podobno jeszcze i teraz jest, umartwia się, ogranicza się i ty mówisz, że to służy jego wygodzie? Może nie cielesnej, ale psychicznej. Człowiek poprzez to uzyskuje taką świadomość w duchu swoim i takie poczucie bezpieczeństwa, że skoro robię te rzeczy, to bardziej się Bogu podobam. Nic bardziej mylnego. Nie o to Bogu chodzi. Czy to ma moc? Gdzieś tam Paweł pisze w listach, że te wszystkie rzeczy mają znikomą moc, jeśli chodzi o opanowanie zmysłów. Tak naprawdę znikomą. Bo wiecie, można człowieka zamknąć, odizolować od innych i powiedzieć, no to teraz nie będzie grzeszył, bo nie ma kontaktu ze światem, ten świat na niego nie ma wpływu. Ale co z tego, jak ten świat jest w nim? No nie zabierzesz świata człowiekowi. Nie ma takiej medycyny, nie ma takiego chirurga, który byłby w stanie wykroić z nas to, co tam jest złego, co tam jest cielesnego. A więc zamykając człowieka w jakiejś celi, izolując go od innych, zostawiamy go na pastwę samego siebie. I to wyjdzie. Prędzej czy później wyjdzie. Jeśli tam nie ma Jezusa, to nic z tego nie będzie. Ale świat robi takie rzeczy wbrew woli niektórych wierzących. Bo jeśli człowiek sam godzi się na coś takiego, to jest dziwne i, tak jak mówię, do niczego nie prowadzi. Natomiast jeśli świat robi to samo, ale zmuszając kogoś poprzez więzienie, zamykają go w celi, czy pozbawią go tego, co jest Chrystusowe? No nie. Mogą go pozbawić tych atrybutów dla niektórych ludzi ważnych. Mogą go pozbawić, nie wiem, jakiegoś krzyżyka, obrazka, rzeczy, które niektórym są potrzebne do tego, żeby się pomodlić. Mogą go pozbawić kontaktu z innymi wierzącymi. Mogą go nawet pozbawić Biblii. Ale nie są w stanie pozbawić go Ducha Świętego. Nie ma takiej celi, nie ma takich krat, nie ma takich murów, które byłyby w stanie pozbawić człowieka kontaktu z Duchem Świętym. A więc zobaczmy, droga za Chrystusem może być różna, może prowadzić do różnych rzeczy. Ważne jest, żeby było to życie otwarte na prowadzenie Ducha Świętego, bez względu na to, gdzie się znajdziemy, w jakich okolicznościach naszego życia Duch Święty sobie poradzi, jeśli tylko nasze serce jest otwarte. A jeśli my decydujemy o tym, jak zbliżać się do Boga, my mamy pomysły na to, co jest ważniejsze na początku, a co zostawimy na później, albo wcale nie dotkniemy. Jeśli my mówimy Bogu, w jaki sposób chcemy do Niego przyjść, w jaki sposób chcemy iść tą drogą, to nie jest to droga Chrystusowa. Droga Chrystusowa, kiedy On jest tą drogą, prowadzi tak, jak Jezus żył. Zobaczcie, jak żył Jezus. Mały człowiek urodził się, poznawał Pisma, nauczył się czytać, zaczął czytać Stary Testament, który wtedy miał, bardzo dużo się modlił. Gdzieś w Ewangelii Jana jest, Pan Jezus mówi takie słowa, nie wiem, może znajdę, wczoraj je czytałem, ale już nie pamiętam. Pan Jezus mówi, to jest chyba 17:25. Ojcze Sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś.
Jak to Jezus poznał Ojca? Jak to poznał? Przecież się urodził, niektórzy tak myślą, i już wszystko wiedział, nic nie musiał poznawać. Ale on sam, modląc się do Ojca, więcej go i dziękuję mu za to, że go poznał, ponieważ urodził się jako człowiek i też poznawał to, kim jest Bóg, kim on jest, uczył się tego wszystkiego. I tak samo my jesteśmy ludźmi, którzy rodzą się do nowego życia, poprzez narodzenie się na nowo, narodzenie z ducha, zaczynamy poznawać, kim jest Bóg, zaczynamy poznawać, kim my jesteśmy. I ta droga ze Chrystusem zaczyna nam się jawić jako coś realnego. Jeśli poznamy Pana Jezusa, to widzimy, jaką On drogą przeszedł. Jeśli mówił, jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować. Jeśli mnie słuchali, i was będą słuchać. A więc ta droga za Jezusem jest bardzo ważna, żeby nią iść tak, jak On szedł. Wprawdzie, trzymając się tej wyznaczonej drogi, słuchając Ojca, poddając się prowadzeniu Ducha Świętego, przynosząc chwałę Bogu, to jest droga Pana Jezusa. Pan Jezus też powiedział: Ojcze, ja Cię uwielbiłem, objawiłem imię Twoje tym ludziom, których mi dałeś. To też jest nasza rzecz. To jest droga Pana Jezusa, którą On jest i którą my mamy iść. Ale nie tylko w nauczaniu, w rozumieniu, w świadectwie, ale też w cierpieniu, w wyrzekaniu się samego siebie, a nawet w śmierci. Tak jak Pan Jezus powiedział do Piotra: pójdziesz za mną tak jak i ja, tą samą drogą. 36 werset 13 rozdziału Ewangelii Jana. Dokąd idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Każdy powinien iść tą drogą i nie ma innej opcji. Nie da się dojść do Królestwa Bożego, nie pokonawszy swojego ja, nie przyznawszy Bogu racji we wszystkim. Nie da się pójść tą drogą, jeśli nie powiemy kiedyś: Ojcze, niech Twoja wola się dzieje w moim życiu, nie moja. Nie da się iść tą drogą. Tak trzeba iść jak Jezus. On miał te wszystkie sytuacje w swoim życiu. On też kiedyś powiedział: Ojcu, nie moja wola, lecz Twoja się niech się stanie. Aż w końcu wyrzekł się samego siebie, wyrzekł się swojej natury, swoich pragnień, pokonał swój strach i oddał się, powierzył się Ojcu i zwyciężył dzięki temu. I to jest droga, którą my mamy iść. Przeczytajmy może jeszcze Dzieje Apostolskie 18. Tu jest historia Apolosa, nawróconego Żyda, który poznał Jezusa, a był człowiekiem wykształconym, czytamy, był to mąż wymowny, biegły w pismach, był obeznany z drogą pańską i pałając duchem przemawiał, nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrześcijana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. A więc zobaczcie, człowiek nawet bardzo gorliwy, nawet oddany Ewangelii, nawet gotowy poświęcić swoje życie i pozycję społeczną i majątek i zająć się zwiastowaniem, musi kiedyś w swoim życiu spotkać innych, którzy powiedzą mu coś więcej, którzy wskażą mu więcej o tej drodze pańskiej, bo tu czytamy, wyłożyli mu drogę pańską. Wydaje się, że człowiek już rozumiał wiele, bo przecież nauczał, dyskutował z Żydami, wykładał im na podstawie pisu, że znał bardzo dobrze, a jeszcze potrzebował poznać coś więcej. I spotkał Pryscylę, Akwilę i ci wyłożyli mu, tak jak tu czytamy, dokładniej drogę Bożą. W liście chyba do Koryntian apostoł Paweł, mówiąc o wspaniałych darach Ducha Świętego, o mocy Bożej, mówiąc o językach, o wielu innych rzeczach, które zachwycają wielu ludzi, powiedział: a wy to wszystko czyńcie, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Trwajcie w tym, uczcie się tego, ale jest jeszcze doskonalsza droga. A więc zobaczcie, na każdym etapie naszego życia musimy być świadomi tego, że to nie jest już tak, że wszedłem na tą drogę i już na pewno dojdę, bo przecież nie skręcę na bok. A jak się gubimy na drodze? Słuchajcie, prosta sprawa. Wsiadamy w samochód i chcemy jechać z Katowic do Warszawy. Nic prostszego, jest jedna droga. I jak się można zgubić na takiej drodze? A no niech będzie tak, że będzie remont. Ta droga będzie rozkopana. I trzeba jechać gdzieś objazdem i nie zauważyć jakiejś strzałeczki. Nieraz mi się to zdarzało i już się człowiek pogubi. Teraz mamy nawigację, też się gubimy. A dlaczego by był na drodze pańskiej remont? Jak to jest możliwe? Remont na drodze pańskiej? To nie chodzi o remont drogi. Tu chodzi o remont naszego życia. Bóg czasami chce nas troszeczkę potrząsnąć nami i tam chce zrobić jakiś remont. Coś tam trzeba zmienić. Kiedy my niewłaściwie reagujemy na to, co Bóg chce zmienić w naszym życiu, potrafimy się pogubić, bo nie chcemy przyjąć Jego wskazówek, Jego drogowskazu. Gdzie Bóg mówi, człowieku, nie nadajesz się jeszcze, żeby dalej iść w ten sposób za mną. Nie nadajesz się. Musisz zaliczyć objazdy, musisz poznać pewne rzeczy, musisz coś innego doświadczyć, bo jeszcze się nie nadajesz. Dlatego Bóg stawia tamę i mówi, stop, tędy nie pójdziesz. A my często upieramy się i twardo dalej w tym samym kierunku. Co się dzieje z samochodem, który i kierowcą, który nie posłucha tego, że nie wolno tu jechać, bo jest remont? No wiemy, no, albo się zakopie, albo wpadnie do dziury, w każdym bądź razie będzie miał problemy. I tak jest często w naszym życiu. Na drodze Bożej czasami potrzebujemy takiego remontu, żeby nas zmusić do tego, żeby inaczej spojrzeć na pewne rzeczy, żeby doświadczyć czegoś innego. I potrzebujemy też mieć otwarte serce, aby przyjąć, jeśli ktoś zobaczy, że się pogubiliśmy, albo potrzebujemy iść więcej, dalej, szybciej wzrastać, poznać Pana bardziej, żeby przyjąć, że ktoś powie, słuchaj bracie, siostro, widzę, że znasz drogę pańską, ale ja chcę Ci pokazać coś więcej, że to jest to, co Ty znasz, to jest dopiero początek, a jest jeszcze coś dalej. Apostoł Paweł, kiedy się nawrócił, wiemy, że poszedł do Arabii, był tam kilka lat, nie wiemy, co się z nim działo. Myślę, że dużo się modlił, Bóg go uczył. W listach widzimy to, że na przykład Paweł mówi, że otrzymałem to od Pana, Pan mi to objawił. Znał Jezusa nie gorzej niż ci, którzy z Nim chodzili przez 3 lata. Chociaż nigdy nie znał Go tak normalnie w swoim życiu. Dlatego, że to była jego droga, którą go Bóg prowadził. I ten apostoł Paweł, wielki nauczyciel, przez którego Duch Święty dał nam większość listów Nowego Testamentu, potrzebował też czegoś się uczyć, czegoś się dowiadywać. I pojechał do Jerozolimy kiedyś spotkać się z apostołami, którzy jeszcze tam żyli, po to, żeby się przekonać, że to, co on zna, on wiedział, że to jest dobre, ale on chciał się upewnić w tym. Chciał zobaczyć tą jedność, doświadczyć tej jedności. I tutaj mamy też takiego właśnie Apolosa, który mógł powiedzieć, zaraz, zaraz, ja wiem, co ja głoszę. Ja wiem, jak żyję. Wiem, jak Duch Święty się przyznaje do mnie. Co wy mi możecie więcej powiedzieć? A jednak miał w sercu pokorę i przyjął to, co Duch Święty do niego chciał powiedzieć przez Pryscylę Akwilę. A wielu chrześcijan jest tak pewnych tego, że już Pana Boga za nogi złapali, że już ta prawda, którą oni rozumieją i ta droga, którą idą, jest jedyna, najlepsza, najwspanialsza, że nie są w stanie przyjąć niczego innego z innych źródeł, od innych chrześcijan i posłuchać ich świadectwa, posłuchać ich rad. Wiecie, słyszałem kaznodziejów, którzy mówili z wyższością i z takim lekceważeniem o jakichś tam innych kościołach i siebie samych wskazywali jako swój kościół, swoją społeczność, swój zbór, wskazywali jako na taki
na ludzi, którzy stoją najwyżej na tej drabinie, najbliżej Boga. Słyszałem takich, naprawdę. To, co teraz jest w ich życiu, czy w tych zborach, nie ma co mówić. To nie jest to, co było kiedyś i Bóg utarł nosa i powiedział, nie, nie będziecie gardzić innymi dziećmi Bożymi. I wcale nie jesteście najmądrzejsi, najlepsi i najbliżej Boga. Niektórzy tak myślą, że oni już są tym, jakby to powiedzieć, szczytowym ogniwem tej ewolucji duchowej, jaka się dokonuje w sercach ludzi. A wystarczyłoby takiego niejednego nadętego i pysznego człowieka wysłać choćby na taką społeczność, jak siostra wspominała w Wiśle, gdzie są starsi ludzie, którzy już wiele doświadczyli. Wielu widzieli cwaniaków, chojraków, takich twardzieli duchowych. Wielu już w swoim życiu spotkali takich, którzy byli pewni i uważali się za przewodników, że oni mogą wszystkich prowadzić. I ci ludzie mogliby opowiedzieć, którzy mają 70, 80 lat, którzy już żyją z Panem 50 parę lat często, oni by mogli powiedzieć, jak oni się uczą nadal Chrystusa, jak nadal po tylu latach w wierze nadal mogą mówić, że to, co wiedziałem 10 lat temu o Panu i co wydawało mi się już czymś wspaniałym i takim największym, jest niczym w porównaniu do tego, co teraz mi Pan objawił. Ale jest to możliwe tylko dla ludzi, którzy mają otwarte serca, którzy nie mówią, że ja już wiem lepiej, ja mogę innym wytłumaczyć, ja mogę innych uczyć. A więc ta droga, zobaczcie, ona jest tymczasowa tu, w tym życiu, ale powinna być odbywana z pokorą, z otwartym sercem, aby być gotowym na wszelkie korekty ze strony Ducha Świętego. A tych potrzebujemy zawsze. Nikt nie może powiedzieć, że nie potrzebuje korekty ze strony Ducha Świętego, że wszystko wie najlepiej. Tak tylko umarły może powiedzieć, tak. Następny ten element jakby z tych trzech, którym jest Pan Jezus, to jest prawda. Mówiłem kilka tygodni temu też o Duchu Świętym, między innymi jest to Duch Prawdy. Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy. I prawda, którą jest Pan Jezus, dla wielu chrześcijan ogranicza się tylko do prawdy o Bogu, prawdy o Jezusie, prawdy o Ewangelii, prawdy o Królestwie Bożym. Zapominają o tym, że to też jest prawda o nas. Prawda to nie jest coś zamknięte w jakimś obszarze. Prawda dotyczy całości. Całego świata, każdego atomu. To jest prawda Boża, która dotyczy wszystkiego, co jest. Czyli jaka jest rzeczywistość, nie wiem, Jowisza? To jest prawda. Tam jest tak i tak i tak i to jest prawda. Jaka jest rzeczywistość, nie wiem, protonów i elektronów w atomie węgla? Taka jest i koniec, jest niezmienna. To jest prawda. Ponieważ Bóg jest prawdą, stworzył świat, który też jest prawdą. I teraz przychodzi diabeł, który mówi człowiekowi, nie, nie, to nie jest tak, to nie jest prawda. A Jowisz tak nie wygląda, a atom węgla wcale tak nie wygląda i tak dalej. To są tylko przykłady. Chodzi o to, że diabeł podważa Bożą prawdę. Bóg stworzył świat. Wszyscy to wiemy. Każdy atom, każdą gwiazdę, każdą galaktykę i to wszystko, co tam jest. Stworzył też zasady, które rządzą tym wszechświatem. To jest prawda. A więc jeśli kwestionujemy tą prawdę, to kwestionujemy Jezusa, bo to On stworzył świat. To jest Jego prawda, Jego stworzenie to jest Jego prawda. I teraz jesteśmy w tym wszystkim, no dobrze, to jest daleko, to nas nie dotyczy, można powiedzieć. Ale ważne jest, jaki mamy stosunek do Bożej prawdy. Tej, którą On uczynił. Która jest niezmienna. Bo prawda ma to do siebie, że jest niezmienna. Ta Boża prawda. Natomiast diabeł robi wszystko, żeby tą prawdę zmienić. I tutaj zaczyna się problem, bo prawda o człowieku jest taka, że człowiek upadł, zgrzeszył. Koniec. Przepadł. To jest prawda o człowieku. Jak to zmienić? Jezus jest prawdą. Czytaliśmy wcześniej, że jest drogą.
A więc jeśli wchodzimy na tę drogę za Jezusem, tak jak dzisiaj ten werset na początku nam mówił, że otrzymujemy zarys tej nauki, to powinniśmy, musimy zgodzić się na Bożą prawdę, którą Bóg nam zacznie pokazywać. I tak jak mówiłem, idąc tą, czy jadąc tą drogą, którą jest Chrystus, zaczynamy się dowiadywać prawdy o sobie. Zaczynamy widzieć siebie, jakim jesteśmy, zaczynamy widzieć swój problem, zaczynamy widzieć swój grzech, swoje słabości, swoją głupotę, swoją pychę. Oby było tak. Oby tak było. Bo wiecie, ja wiem i jestem pewny na 100% i wiem, że się zgodzicie ze mną, że każdemu człowiekowi, który wszedł na drogę za Chrystusem, Bóg chce objawić prawdę o sobie, ale też o nim. Bóg inaczej nie działa. Nie da się poznać prawdy o Bogu, nie poznając prawdy o sobie. Nie da się poznać prawdy o Jezusie, nie poznając prawdy o tym, jacy my jesteśmy. Człowiek, który nie chce usłyszeć prawdy o sobie, nie chce przyjąć do wiadomości tego, jaki jest, nie pozna Jezusa, nie pozna prawdy o Bogu. I tak naprawdę bardzo szybko z tej drogi zejdzie, gdzieś tam pobłądzi, bo będzie chciał żyć według swojej prawdy, będzie chciał słyszeć swoją wersję o sobie. I zobaczcie, słyszeliśmy dzisiaj psycholodzy, no. Czy psycholodzy mówią prawdę komukolwiek? Nie. Psycholodzy budują człowiekowi złudzenia i budują wokół tych złudzeń całą budowlę, cała psychiatria, psychologia, bardziej psychologia jest nauką, czy pseudonauką, która zbudowana jest na jakimś kłamstwie i polega na tym, żeby to kłamstwo tak mocno obudować dookoła, żeby się nie rozsypało. Tylko żeby człowiek się uchwycił tego, jaki jest wspaniały, kim jest, jak sobie poradzi bez innych, jaki jest niezależny i tak dalej, i tak dalej. I kiedy człowiek się tego trzyma, to jakoś będzie żył. Oczywiście prędzej czy później to się wszystko rozsypuje. A prawda o człowieku jest taka, że jest grzesznikiem, że potrzebuje zbawienia. I tu jesteśmy jako wierzący, przyjęliśmy to, że jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy zbawienia. Ale to nie koniec Bożego prowadzenia nas w tej prawdzie. Jeszcze potrzebujemy się dowiedzieć, że mimo, że jesteśmy wierzący, jeszcze w nas jest to nie tak, jeszcze tamto, jeszcze tu powinniśmy zrobić porządek, jeszcze w tym nie dajemy dobrego świadectwa. I tu się zaczynają właśnie problemy. Inne problemy wynikają z tego, że wielu wierzących ludzi buduje swoje chrześcijańskie życie na jednym jakimś wersecie na przykład, bo im się podoba, bo jest fajny. I dawaj, jedziemy do przodu i jest fajny. Ale zapominają, że są inne wersety, które razem, połączone w całość, pokazują troszeczkę inaczej tą rzeczywistość. Podam taki przykład. Gdzieś kiedyś słyszałem kazanie na temat tego, co jest najważniejszą rzeczą dla wierzącego człowieka. Czy to jest takie pytanie, na które nie ma jednej odpowiedzi, bo dla każdego człowieka różne rzeczy są najważniejsze, wierzącego. Dla jednego najważniejsze będzie uporać się ze swoją pychą, a dla innego ze swoją głupotą, a dla innego ze swoją naiwnością, a dla innego, nie wiem, ze swoim lenistwem. Dla wielu rzeczy różne rzeczy są najważniejsze. Ale w tym kazaniu brat powiedział, że ogólnie najważniejszą rzeczą dla Kościoła, dla wierzących ludzi jest uwielbiać Boga. No i jak ten, oczywiście są to wersety na to. Jak to zostało potem poprowadzone? No trzeba śpiewać. Śpiewać. To jest uwielbianie Boga i modlić się. Śpiewać i modlić się. Ręce opadają. To jest element prawdy z Bożego Słowa. Trzeba Bogu śpiewać, wielbić Go, chwalić Go. Ale jeśli to nie wypływa z serca, jeśli to tylko jest tradycja, jeśli to tylko jest zwyczaj, jeśli to tylko jest zachowanie, które po prostu robimy tak, bo wszyscy tak robią, bo my tak mamy, no to nie ma żadnego znaczenia. Dla Boga to nie ma żadnego znaczenia. A więc zobaczmy, i wielu jest gotowych bronić tego do upadłego. A przecież Pan Jezus powiedział, jeśli kto mnie miłuje, słów moich przestrzegać będzie. A więc
Też powiedział Bóg, posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Posłuszeństwo Bożemu Słowu, posłuszeństwo Bogu jest lepsze niż ofiara. I absolutnie nie chcę tutaj mówić, że nieważny jest śpiew, nieważna jest modlitwa. To wszystko jest ważne, ale najważniejsze jest, żeby być w Chrystusie w prawdzie. Bo Pan Jezus powiedział, że przychodzi czas, że będą prawdziwi chwalcy, będą oddawać mi cześć w duchu i w prawdzie. Więc nie da się prawdziwie uwielbić Boga, jeśli coś jest fałszywego w tym. Nie ma tam szczerości, czystości, czystego serca. Może szczerość być, bo powiem wam, kilkanaście lat temu szokiem było dla mnie, jak odkryłem różnicę między szczerym sercem a czystym sercem. Zawsze było to dla mnie to samo. Szczere serce, chwała Panu, czyste serce jeszcze bardziej, chwała Panu. A jest różnica. Bo Saul robił wiele głupot ze szczerego serca. Natomiast Dawid miał serce czyste i wołał do Pana, stwórz Boże czyste serce we mnie. Jaka różnica? No, szczery człowiek to jest ten, który robi coś, myśląc, że robi dobrze. A człowiek, który ma czyste serce, robi to samo. Ale robi to nie dlatego, że mu się wydaje, że robi dobrze, tylko on naprawdę robi dobrze. A więc tu nie intencje się liczą, bo Saul miał szczere chęci podobać się Bogu, ale nie miał czystego serca, ponieważ się pogubił, bo nie był posłuszny Bogu. A więc zobaczmy, czyste serce podoba się Bogu, niekoniecznie zawsze szczere. Jakkolwiek człowiekowi, który jest szczery w tym, co robi, łatwiej jest wybaczyć, bo po prostu widzimy, że nie rozumie, nie jest świadomy, chociaż chce dobrze. A prawda, kiedy idziemy za Jezusem, kiedy poddajemy się Duchowi Świętemu, prawda zawsze do nas chce się przebić. Bóg do nas zawsze mówi przez Słowo swoje, przez Kościół, przez Ducha swego. Ale czy chcemy tą prawdę przyjmować? Czy chcemy to usłyszeć? Nieraz bywało tak, że miałem takie sytuacje w życiu, może za mało, ale zdarzały się, że Bóg wręcz przymusił mnie do tego, żeby powiedzieć jakiemuś człowiekowi prawdę, bratu, siostrze, żeby powiedzieć prawdę, która była przykra. Ale boimy się tego robić, bo no nie chcemy kogoś zasmucić, nie chcemy kogoś urazić, nie chcemy wyjść na jakiegoś tam, no, on wie lepiej i tak dalej. Ale czasami trzeba. I pamiętam kiedyś podczas śpiewu staliśmy, wniesione ręce, chwała Panu, aleluja, śpiewamy. I brat stał obok mnie, mój przyjaciel, też śpiewał. Ale z tyłu trzasnęły drzwi i śpiewając, znosząc ręce, obejrzał się do tyłu. I ja tak spojrzałem. Ja też spojrzałem, nie? Też na niego zwróciłem uwagę. Ale potem podszedłem, mówię, bracie, to nie jest tak. Jeśli ty wielbisz Boga, jeśli ty oddajesz chwałę Bogu, co cię obchodzi, że tam ktoś wszedł? A po co ci to wiedzieć, kto wszedł? Po co się oglądasz? To nie jest wielbienie Boga. To jest zaspokajanie twojej ciekawości, a to, co robisz, to tylko pozory dla ludzi, dla siebie samego. I wiecie, co ten brat zrobił? No różne mogą być reakcje, nie? Rozpłakał się, objął mnie i powiedział, bracie, pozyskałeś brata swego. I dlatego warto napominać, tylko robić to w miłości. Bo gdybym zrobił to w sposób taki, nie w czystym sercu, tylko w szczerym, to by być może wywołałbym odwrotny skutek. Brat by się oburzył, a co ty mnie tutaj kontrolujesz i tak dalej. Ale zobaczcie, jest różnica, widać ją. Czy jest ta prawda w nas? Otwórzmy list do Kolosan, 1:6. Może od 5. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie, oni to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło, jak dzieje się to zarówno w całym świecie, jak i pośród was od dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tu jest 2 razy słowo prawda użyte. Jeśli poznaliśmy łaskę Bożą w prawdzie,
to co z tego będzie? Wydawać będzie owoc i będzie rosnąć. Naturalna konsekwencja. A więc jeśli ktoś mówi, że zna prawdę, że poznał prawdę, to powinniśmy widzieć owoce, że ten człowiek się zmienia, że tam coraz więcej Chrystusa jest w nim, a coraz mniej tej natury cielesnej, tego starego człowieka. To jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast jeśli ktoś tylko dużo gada i dużo na ustach tylko ma Boga, Jezusa, Ewangelię, a nie widzimy zmian w życiu, to tak jak gdzieś tam jest napisane, że wielu przyszło pustych gadołów i tak dalej. A więc zobaczmy, za prawdą idą owoce, za tym właściwym przyjmowaniem Bożej prawdy, które nas napomina i powoduje to, że wstydzimy się swoich grzechów, a nie maskujemy je, ukrywamy. I zmieniamy, przychodzimy do Pana i wołamy: Panie, źle mi z tym moim grzechem, ciągle to jest czymś, co mnie boli. Wiecie, my się tak modlimy, ja wiem, tylko że czasami, kiedy modlimy się tak 123 raz, to nam wstyd. I mówimy: Boże, znowu z tym samym do Ciebie przechodzę. I wiecie, jaka jest pierwsza myśl człowieka, któremu jest wstyd, bo znów z tym samym do Boga przychodzi? Niestety przestaje w ogóle do Boga z tym przychodzić, bo mu jest głupio już. No, słuchajcie, no znamy to. No jak, ile razy ktoś by był w stanie wytrzymać te same nasze przeprosiny za to samo? Nawet Pan Jezus poruszył ten temat, że 77 razy przychodzi człowiek i mówi: przebacz mi, bo coś tam zrobiłem. No ludzie, nie, no nie da się, a jednak się da. Da się wybaczyć, bo tak uczy nas Boże Słowo. A jeśli ono nas tego uczy, to znaczy, że to jest możliwe. Nic nie ma niemożliwego dla wierzącego. A więc przychodźmy do Pana Jezusa nawet 128 raz tym samym, ale żeby była w nas pokora. I ja wiem to po sobie, bo z paroma rzeczami w moim życiu borykałem się czasami przez wiele lat i zaliczyłem ten etap zaprzestania już modlitwy o to, ale to nie skończyło problemu. On był dalej, nawet się jeszcze gorszy stawał i zaogniał się. Aż w końcu przychodzi taki dzień, że nie wiem, jak to się dzieje, ale coś tam się w sercu zmienia, że w końcu przestaje to być problemem, bo pojawia się wiara i przyjmujemy Boże przebaczenie, Boże rozwiązanie, Boże wyjście, Boże zwycięstwo przede wszystkim. Przyjmujemy i w tej kwestii już problemu nie mamy. Dzięki Bożej łasce. Efezjan 5:9. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. A więc zobaczcie, ten owoc jest tutaj tak ważny, żeby był widoczny, że człowiek, którego znamy jako brata, siostry, jest prawdziwym. Nie kimś, kto gra kogoś, nie jakimś aktorem, który przychodzi tutaj i odgrywa jakąś rolę, nie jakimś pozerem, który udaje wierzącego człowieka, ale jest prawdziwy. A nam się wydaje, jeśli kogoś chcemy tak oszukiwać i udawać, nam się wydaje, że jesteśmy tacy cwani. Wiecie co, tak naprawdę przypominamy dziecko, które wsadza głowę gdzieś do kąta i myśli, że go nie ma. Albo wręcz zakrywa oczy rączkami i się cieszy, że go nie ma. Zniknąłem, bo zamknąłem oczy. Tak wielu wierzących właśnie wygląda w oczach innych. Przychodzą do społeczności i udają świętych, a tak naprawdę są, na czole mają napisane: obłudnik, aktor. No aktor to jest tak obłudnik, ale wszyscy wiedzą, że to jest aktor, więc trudno go nazywać obłudnikiem. Nikogo nie chcę okłamać, chociaż udaje im się czasem, bo wiem, że do Żebrowskiego, który gra księdza, nie Żebrowski, księdza Mateusza, a może i tak, podchodziły babcie i prosiły, że chcą się wyspowiadać na ulicy. Nie dociera do ludzi, że to jest aktor. Widocznie jest tak dobrym aktorem, że po prostu, no, aż utkwił w świadomości jako ksiądz, bo taką rolę gra. Ale w Kościele to jest na dłuższą metę niemożliwe. Nie da się okłamywać innych dookoła i udawać kogoś bardziej świętego niż jesteśmy, bo to nie jest prawda. A owocem społeczności z Panem Jezusem jest życie w prawdzie, a więc nie udawanie, nie maskowanie swoich grzechów i problemów.
tylko życie w prawdzie. I teraz właśnie przechodzimy do życia. Jezus jest drogą, prawdą, jest też życiem. Życie, no, każdy człowiek wie, co to jest życie, bo żyje. Co tutaj się rozwodzić, co to jest życie? No, żyje. Ale nie, jest różnica. To nie o takie życie, jakim my żyjemy, Panu Jezusowi chodzi. Jakim my życiem żyjemy? Ano życiem, które jest kruche. Potrzebuje ciągle podtrzymywania. Potrzebujemy spać, potrzebujemy pić, potrzebujemy jeść, potrzebujemy ciepła. Chyba to są te podstawowe elementy, które potrzebne są człowiekowi do życia. Ale jak jest sam, da radę, na bezludnej wyspie i bez miłości przeżyje. No właśnie, i Chrystusowa miłość jest tym elementem, który mówi nam o tym, że jest jakieś inne życie. Też to samo słowo je określa, ale zobaczcie, my, żeby żyć, potrzebujemy podtrzymywać to nasze życie codziennie. Możemy sobie zrobić przerwę w jedzeniu na ileś tam dni, w piciu jeszcze na trochę mniej dni. Możemy sobie zrobić przerwę w spaniu też na kilka dni, ale w końcu to życie pozbawione jednego z tych elementów się skończy. Wszystkie inne mogą być, ale zabierzmy jeden. Nie da się. Natomiast Pan Jezus oferuje nam życie, którego nie trzeba podtrzymywać przez takie zewnętrzne rzeczy. Bo On jest tym dawcą życia, On jest tym życiem prawdziwym. Bo nasze życie nie jest życiem prawdziwym. To jest życie skalane grzechem, które po to, żeby się utrzymać, musi być ciągle podsycane i podtrzymywane. Bez tego wsparcia giniemy. Natomiast Pan Jezus prowadzi nas do życia, gdzie nie trzeba będzie jeść, spać, pić. A, jeszcze jest oddychanie, powietrze. Nie trzeba będzie oddychać, nie trzeba będzie mieć ciepła, bo Pan Jezus będzie wszystkim, na wieki. To nie jest życie, które wymaga pomocy z zewnątrz, żeby dalej istnieć. Pan Jezus do takiego życia nas prowadzi. I teraz, ucząc nas poprzez tą drogę i prawdę o tym życiu, jakim On jest, zaczynamy rozumieć, co to znaczy być w Nim, co to znaczy w Nim odpoczywać, co to znaczy w Nim znajdować pocieszenie. Można by wiele kazań powiedzieć o tym, jak Pan Jezus nas zachęca, żeby przyjść do Niego, bo to On daje życie, On nie tylko daje życie, to On jest życiem. I życiem chrześcijanina jest Chrystus, jest społeczność z Nim, jest trwanie w Nim, a nie tylko patrzenie z boku na Niego. I tym się różni chrześcijaństwo, to chrystusowe, od tego, który nie jest chrystusowe, który jest tylko religią i naśladowaniem jakichś nieznanych osobiście rzeczy temu, który naśladuje, jest właśnie to, że to Jezus jest naszą drogą, to Jezus jest naszą prawdą, to Jezus jest naszym życiem. Dla kogoś religijnego to są tylko rzeczy zewnętrzne, natomiast nadal żyje po swojemu, nadal żyje dla siebie, nadal nie chce przyjąć prawdy o swoim życiu, nie chce zmienić swojego życia, nie chce uporządkować swojego życia tak, jak Boże Słowo wymaga. Nie chce przyznać się do tego, że jakiś grzech jest grzechem, nie chce przyznać się, że jakaś droga jest, nie jest drogą Bożą. Człowiek, który nie przyjmie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i nie da Mu prawa do tego, żeby Jego życiem władał, do niczego nie dojdzie. Ani nie znajdzie drogi, ani nie pozna prawdy, ani nie będzie w konsekwencji miał życia. Bo przecież, jeśli nie mamy tych dwóch wcześniejszych elementów poukładanych jak trzeba, to nie ma co myśleć o tym, że życie stanie się naszym udziałem. To życie tutaj kiedyś zgaśnie, ale czy ono dalej będzie kontynuowane na wieki? Czy będzie podtrzymywane przez Chrystusa? Jeśli my nie nauczymy się zależności od Chrystusa, jak będziemy mogli korzystać z zależności od Niego przez wieki? Jeśli ktoś jest niezależny od Chrystusa, to chociaż ma usta pełne modlitw, pieśni, Ewangelii i siedzi godzinami nad Biblią,
jeśli nie jest zależny od Chrystusa, do niczego nie dojdzie. I to jest coś, co chciałbym przekazywać wam w każdej sytuacji, przy każdym możliwym usługiwaniu. Bo nasza zależność od Chrystusa jest czymś najwspanialszym. I zobaczcie, ktoś może powiedzieć, że no jeszcze oprócz tego trzeba znać właściwą naukę, doktrynę. Ktoś powie, trzeba być we właściwym kościele. Owszem, to są rzeczy dobre i pomocne. Ale czy nie znamy przypadków chrześcijan, którzy wytrwali w Panu, mimo to, że nie byli we właściwym kościele? Czy nie znamy przypadków chrześcijan, którzy wytrwali przy Panu, chociaż mieli nie za dobrą naukę i zrozumienie pewnych rzeczy z Biblii? Jeśli serce człowieka jest otwarte, to gdzie by on nie był, Pan ma moc go podtrzymać. Pan ma moc doprowadzić go do zwycięstwa. Ja nie chcę przez to powiedzieć, żeby każdy sobie został tam, gdzie zostaje. Bo jeśli ktoś poznaje Ewangelię, poznaje Boże Słowo i Bożą Prawdę, ale nie chce wyjść z miejsca, o którym się dowiedział, że jest niewłaściwe, nie chce zejść z drogi, o której się dowiedział, że jest złe, nie chce zostawić grzechów, o których się dowiedział, że Bogu się nie podobają, to jego otwarte serce kiedyś się zamknie. Przyjdzie taki czas, że się zamknie. Że już nie będzie przyjmować napomnień, już nie będzie przyjmować Bożego Słowa, już Duch Święty nie będzie tam miał dostępu. Więc człowiek, który mówi, jest dobrze jak jest, bo dzisiaj Pan mi błogosławi i zostanę tu, gdzie jestem, nie zmienię swojego życia, bo Pan mi błogosławi. To nie o to chodzi. Pan błogosławi, ale chce zmian. Na samym początku słyszeliśmy, Pan błogosławi Apollosowi, ale chciał mu dać coś więcej. Pan błogosławił Koryntianom, ale Paweł im powiedział, wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. Wy myślicie, że już macie wszystko, że już wiecie i rozumiecie i jesteście, o super. Zawsze jest więcej. W Bogu, w Chrystusie, na tej drodze pańskiej zawsze jest więcej. Człowiek, który powie, że już wszystko ma, to jest tak naprawdę w objawieniu jest. Godny pożałowania, goły, biedny i nic nie ma. A więc ta otwartość, gotowość do zmiany swojego życia, gotowość do rezygnacji z tego, co lubimy, z tego, czego się trzymamy, gotowość do przyznania się do swoich grzechów, gotowość do tego, żeby to Bóg miał prawo zmieniać nasze życie, jest niezwykle ważna w życiu wierzącego człowieka. Jeśli tej gotowości nie ma, nie będzie też wzrostu, nie będzie też owoców, nie będzie prawdy w życiu takiego człowieka. A więc poddajmy się Duchowi Świętemu. Pozwólmy Mu dotknąć palcem i wskazać nam na nasze grzechy. Bo wtedy to nam da życie. Uwolni nas od tego, co nas pozbawia życia Chrystusowego. Niech Bogu będzie chwała za to, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Amen.